Chciałbym wam opowiedzieć o takim, no już trochę zapomnianym daniu. Ozory. Danie rodem z PRL. Ale o ozorach pisał sam Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. W staropolskiej kuchni ozorki były uznawane za jedną z najdoskonalszych węgli. Ale dzisiaj zajmiemy się ozorkami ciut innymi. Gotowanymi. Ale pamiętać trzeba, jak przygotować taki ozorek, bo wcale to nie jest proste. Musimy je wolno gotować. Bardzo długi czas, żeby były miękkie, soczyste i ładnie wyglądały. Taki ozorek ma bardzo wielkie wartości odżywcze. Zawierają dużo witamin, są źródłem potasu, fosforu i magnezu. Klasyczny ozorek z sosem chrzanowym smakuje wprost obłędnie. Zapomnijcie ozorka, pardon, języka w gębie, jeśli macie ochota na najlepszy ozorek w mojej odsłonie, czyli w sosie chrzanowym, zapraszam was na stronę gerlach.pl. Tam dzieją się cuda.